Cześć ogrodnicy, z tej strony Jarek Sławek ze sklepu flox.pl. Za oknem mamy już prawdziwą jesień. Koniec września to idealny moment, żeby zaopiekować się roślinami, które znajdują się w naszych ogrodach. I głównie mam tutaj na myśli iglaki, trawnik, warzywa. No ale tak pomyślicie sobie, kurczę, no co tu nawozić? Te rośliny zaraz wejdą w stan takiej zimowej hibernacji i właściwie żadnych liści nie wypuszczą, owoców również żadnych nie będzie. Ale to nieprawda, bo warto właśnie jesienią podkarmić rośliny po to, żeby lepiej przezimowały, były bardziej odporne na suszę, no bo jak sami widzicie, już która zima z kolei, a śniegu nam bardzo brakuje. Śnieg to wilgoć, śnieg się topi, dostarcza wody do korzeni roślin i wtedy rośliny znakomicie sobie zimują. No ale my mamy suszę, dlatego trzeba coś z tym zrobić. I stosuje się właśnie takie nawozy jesienne, które zawierają bardzo mało albo kompletnie wcale azotu, a więcej fosforu i potasu. I takimi nawozami mogą być różnego rodzaju nawozy marki Florowit, ewentualnie Fructus. Ten nawóz to jest nawóz typowo jesienny do trawnika. 5-kilogramowe opakowanie na około 1 ar na 125 metrów kwadratowych. Także taki nawóz możecie zastosować. Co to daje? To daje nie tylko bardzo dobre przezimowanie, ale również to, że ta trawa robi się bardzo gęsta, lepiej zimuje, jest mniej podatna na choroby takie jak na przykład pleśń śniegowa, która bardzo często atakuje trawniki. I taki nawóz stosujemy właśnie już w tym okresie. Dostępny jest w opakowaniach 5, 10 i 25 kg. Także możecie sobie dopasować do powierzchni swojego trawnika odpowiednią dawkę nawozu. Nie wystarczy go rozsypać, on już pod wpływem wilgoci rozpuści się w glebie. No i dostarczy tych niezbędnych składników pokarmowych właśnie do korzeni traw, które posiadacie. Bardzo interesujący temat to jest nawożenie roślin iglastych, oczywiście też jesiennie, bo wiadomo, że dajemy taki nawóz głównie na wiosnę, szczególnie taki wysokoazotowy, żeby rośliny wypuściły bardzo ładne przyrosty, no ale warto też przypomnieć sobie o nawożeniu roślin iglastych jesienią, żeby przygotować je oczywiście do wypuszczenia tych przyrostów na wiosnę. Soki wtedy w iglakach się bardzo ładnie zagęszczają. Roślina, jeśli jest młoda, to również świetnie się ukorzenia. No i nie straszne jej żadne zimy, ostre wiatry i różnego rodzaju zimowe uszkodzenia. Posiadamy również w naszej ofercie nawozy typowo jesienne, uniwersalne. Taki nawóz stosuje się na przykład pod rośliny warzywne. Także jeśli na waszych ogródkach zostało trochę kapust, trochę roślin takich jak jarmuż zielonych, albo ewentualnie chcecie glebę przygotować do przyszłorocznych nasadzeń, to właśnie taki nawóz będzie świetnym rozwiązaniem. Zresztą pokażę wam jeszcze, bo od któregoś już z rzędu roku w naszych ofertach, w ofercie naszych sklepów są również takie nawozy organiczne w postaci różnego rodzaju oborników. To mogą być oborniki bydlęce, granulowane, wysuszone. Mogą to być na przykład oborniki kurze. Bardzo fajny to jest również nawóz koński, który bardzo ładnie trzyma też ciepło i chętnie jest stosowany pod przyszłoroczne uprawy pomidorów, ewentualnie rozsad, to jest naprawdę rewelacyjny temat. Także warto takie coś rozważyć. W przypadku takich małych opakowań 5-litrowych, to opakowanie wystarczy Wam na jakieś 35 metrów kwadratowych. Myślę, że jesienią jeszcze bardzo dobrym tematem byłoby posypanie gleby wapnem. Tylko jak dajecie obornik, to wtedy już nie sypiemy wapna. To te dwie substancje niestety niezbyt dobrze się ze sobą łączą, także warto tutaj robić zmiany. Jeśli na przykład dajecie obornik, to nie dajecie wapna. Ale z samym wapnem jest bardzo ciekawa historia, bo bardzo dużo osób ma taki kłopot, że pojawia im się mech na trawniku. No i ten mech jest bardzo uciążliwy, jeśli chodzi o jego zwalczenie, ponieważ szczególnie w tych miejscach takich zacienionych,
Pojawia się go bardzo dużo, można stosować nawozy z dużą zawartością żelaza, ale to nie zawsze daje efekt. I my proponujemy naszym klientom stosowanie nawożenie trawników jesienią wapnem, czyli tak zwane wapnowanie. Wapno zmienia pH gleby, także jeśli macie na przykład glebę kwaśną, na której jest właśnie trawa, a też trzeba wiedzieć, że nawozy azotowe mają wpływ na zmianę odczynu gleby, czyli na przykład jeśli intensywnie nawoziliście trawnik nawozami azotowymi, mogła to być saletra lub różnego rodzaju wysokoazotowe nawozy mineralne, no to pewnie ten odczyn gleby nieco się z czasem zmienia, no i warto go wyrównać właśnie stosując wapnowanie. My mamy w naszej ofercie wapna nawozowe i są to wapna w różnych opakowaniach. Może to być na przykład takie oto wapno z mikroflorą. Opakowanie jest 10-kilogramowe i stosuje się takie wapno do nawożenia ogródków warzywnych. Mamy opakowania również 10-kilowe, 20-kilogramowe i 25-kilogramowe. Wapno w postaci granulatów, w postaci proszków. Także to naprawdę bardzo duża oferta. Jeśli potrzebujecie i chcecie zadbać o swoje rośliny na jesień, to ja serdecznie Was zapraszam. Na pewno pomożemy Wam dopasować odpowiednie nawozy do potrzeb Waszych roślin. Wpadnijcie do naszych sklepów flox.pl po nawozy jesienne. Myślę, że będziemy mogli Wam doradzić i pomóc. A ja życzę Wam powodzenia w jesiennym nawożeniu roślin. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!